Dobra wiadomość to zła wiadomość, mawiają dziennikarze i te złe wiadomości wypełniają od początku do końca ramy magazynów informacyjnych. Żurnaliści nawet nie muszą ich specjalnie szukać. Złych wiadomości jest pełno. Kłopoty bogactwa powiedzielibyśmy kwaśno. Uczeń bije nauczyciela, rząd sięga do naszych kieszeni nakładając któreś tam podatki. W kolejnym zakładzie pracy ludzie od kilku miesięcy nie otrzymują pensji. To bliższe informacje. A z tych dalszych? W Iraku trwa w najlepsze krwawa jatka. Na Bliskim Wschodzie Izrael chce zabić Arafata. Kolejny szaleniec z tytułem profesorskim ogłasza, że sklonuje człowieka. I tak minęło pół godziny programu. Nie zmieściły się informacje o kolejkach przed urzędem pracy, o tym, że do pierwszego jeszcze kilka dni w portfelach dużej części rodaków widać dnio, o głodujących w Afryce i ofiarach zapomnianych wojen w Kolumbii i Sudanie. Wymieniać można praktycznie w nieskończoność. Ot, kłopoty bogactwa. Kłopoty bogactwa, szeroko rozumianej biedy, domagają się, nawołują, krzyczą o miłosierdzie, czyli miłość, która wybucha w obliczu biedy. Bądźcie miłosierni, krzyczymy do elit politycznych i intelektualnych. W sytuacji deficytu miłosierdzia ludzkiego spoglądamy w górę w oczekiwaniu na zmiłowanie Boże, na to, aby Najwyższy obudził w ludzkich sercach wyobraźnię miłosierdzia. To nieprzypadkowe, że prosta zakonnica, żyjąca gdzieś tam w mrocznych latach międzywojennych, potrafiła do miłosierdzia Bożego obudzić miliony. I to na całym świecie. Aby zobaczyć, jak popularny jest kult Bożego miłosierdzia, wystarczy sięgnąć do internetu. Porusza nas każda wiadomość o biedzie. To wie, czy jeszcze bardziej nie porusza ta o deficycie miłosierdzia. Co robić, aby obudzić go w sercach ludzi? Sytuacja dla wielu beznadziejna, dla wierzących nie. Pozostaje wznieść się do Boga, bo dla Niego nie ma nic niemożliwego. Wołać o miłosierdzie ze świętą siostrą Faustyną, wołać odmawiając koronkę. Koronkę do miłosierdzia Bożego odmawiamy na cząstce różańca. Najpierw mówimy modlitwy. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i wierzę w Boga. Potem na większych paciorkach różańca odmawiamy jeden raz modlitwę. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Z kolei na mniejszych paciorkach odmawiamy modlitwę. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na zakończenie mówimy trzy razy: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Proste są słowa, tak niby jak proste jest miłosierdzie. Z miłosierdziem mamy kłopoty deficytu i dlatego z biedą kłopot bogactwa.